Witajcie w przedszkolnym laboratorium. Dzisiaj towarzyszy mi Eliza i Marysia. Zastanowimy się, jak powstają kolory. Powiedzcie mi, jakie kolory macie przed sobą? Żółty, niebieski i czerwony. Żółty, niebieski i czerwony. Jak myślicie, czy za pomocą tych kolorów można namalować bardzo kolorowy obraz? Namalujemy niezwykły obraz. To są pipetki. Proszę Eliza, proszę Marysia. Chciałabym, żebyście za pomocą tej pipetki wzięły kolor czerwony, potem niebieski i żółty, pomalutku, najpierw czerwony i zrobiły malutkie czerwone kropeczki na kropli, która jest przed Wami. Pipetkę obsługujemy tak, że musimy ścisnąć, puścić i poczekać. I podnosimy. I teraz przenosimy nad kropelkę i delikatnie, pomalutku jak naciskamy, o, będą powstawały różne kolorowe kropelki w różnych miejscach. Malujemy kropelkowy obraz. Marysia, jakie masz kolory na kartce? Żółty, niebieski, czerwony. Eliza, a ty jakie masz kolory na kartce? Żółty, czerwony i niebieski. Bardzo dobrze. Słuchajcie, odłóżcie pipety. Wybierzcie sobie słomkę. I teraz słuchajcie, dmuchamy na nasze kropelki tak, żeby się połączyły. Mocno! Przedmuchać kropelki. Świetnie. Zobaczcie, kolory się mieszają. Świetnie. Zrobiłyście piękny kropelkowy obraz, w którym teraz pojawiło się więcej kolorów. Pojawił się kolor zielony, fioletowy, różowy. Jakieś jeszcze kolory widzicie? Różowy, zielony. Dokładnie. Z podstawowych kolorów niebieskiego, czerwonego i żółtego zrobiliśmy całą paletę kolorów. Teraz przeprowadzimy drugi eksperyment. Proszę, to są pojemniczki z wodą. Eliza, Marysia, dla Ciebie. Proszę bardzo. Słuchajcie, najpierw do tej wody chciałabym, żebyście wlały olej. Do każdego z pojemniczka wlewamy trochę oleju. Zobaczcie, co się dzieje. Idzie na górę. Idzie na górę. To jeszcze wlewamy. Zobaczymy, może utonie. Tanął? Nie. Jeszcze troszeczkę. Znakomicie. Teraz do następnego. Tutaj możecie, dziewczyny, zobaczyć, że olej nie łączy się z wodą, pływa na powierzchni wody, ponieważ jest lżejszy od wody. Jeszcze więcej, tak żeby tego oleju było całkiem dużo. Bardzo dobrze. Eliza, jeszcze do środkowego troszeczkę oleju. Znakomicie. Super, bardzo dobrze. I teraz chciałabym, żebyście do pierwszego pojemniczka wlały kilka kropli niebieskiego koloru. Zobaczcie, jak kropelki pomału toną. Zobaczcie, co się z nimi dzieje. Czy będą opadały na dno, czy nie? Nie. Przyjrzyjcie się. Jeszcze troszkę kropelek. Czy woda zmienia kolor? Tak. Czy nie? A na jaki? Niebieski. Na niebieski. Dobrze, to teraz weźcie, dodajcie do tego jeszcze trochę żółtego koloru. Mocno. A teraz postarajcie się szybko wpuścić ten kolor. Zobaczymy, czy utonie. Mocno naciskamy pipetkę. Świetnie. A mi wszystko wyleciało. Bardzo dobrze. To teraz jeszcze raz niebieski. Jaki kolor zaczyna powstawać? Mocno naciskamy pipetę. Świetnie. Jaki kolor powstaje w Waszych pojemnikach? Zielony.
Zielony. Zielony. Z połączenia podstawowych kolorów niebieskiego i żółtego powstanie kolor zielony. To słuchajcie, sprawdzimy w ten sam sposób, co się stanie, jak połączymy niebieski i czerwony kolor. To do następnego pojemnika. Znowu zaczynamy od niebieskiego. Naciskamy i patrzymy, co się dzieje. Teraz czerwony. Zobaczcie, jak wasze piękne, kolorowe bąbelki unoszą się w oleju. Jeszcze. Chcemy, żeby było bardzo kolorowo. Teraz przyjrzyjcie się, czy woda zaczyna zmieniać kolor. Fioletowy. Robi się kolor fioletowy. No dobrze, wyjmijcie delikatnie pipetki, wyciśnijcie z nich porządnie wodę i do ostatniego pojemniczka wlejemy kolor żółty i czerwony. Zobaczymy, jaki kolor powstanie ze zmieszania tych dwóch podstawowych kolorów. Z żółtego i czerwonego. Najpierw czerwony. Może być najpierw czerwony. Będzie bardzo ładnie. Świetnie. Jaki kolor powstaje? Już widzicie, czy jeszcze nie? To może potrzeba więcej koloru. Eliza, widzisz, jaki kolor powstaje? Czerwony. Czerwony? Przyjrzyj się uważnie, czy na pewno jest to kolor czerwony. A może wam się ten kolor kojarzy z jakimś pysznym owocem? Można zamieszać. Możecie zamieszać. Jaki kolor powsta? Pomarańczowy. Pomarańczowy, jak pomarańczowa pomarańcza. Pięknie. Z trzech kolorów podstawowych, niebieskiego, czerwonego i żółtego, powstały kolory pochodne. Przypomnijcie mi, jakie? Zielony, fioletowy i pomarańczowy. Doskonale. W ten sposób powstają kolory. Dziękuję wam bardzo za wspólne eksperymentowanie.